Musisz w kamerę patrzeć. Nie muszę, mówię na ciebie, to jest na to. Aha, normalnie. Witamy serdecznie w nowym programie Kawka z rana. Kawka z rana. Po pierwsze dziękujemy za zajebisty odbiór. Za lajki, za oglądanie. Ostatnich filmów. Co jeszcze? Mama do mnie dzwoni. Teraz nie odbierasz od mamy, teraz rozmawiasz ze mną i robimy program. To jest odcinek... Jaki to jest odcinek? To będzie odcinek odpowiadamy na pytania. Q&A. W Instagramie i dostaliśmy... To znaczy nie my zadaliśmy pytania. No ja. My poprosiliśmy o zadawanie pytań. Poprosiliśmy wam... Poprosiliśmy was o pytania do nas, co chcielibyście wiedzieć w związku z naszą przeszłością. Zostawcie subskrypcję, like, skomentujcie, o czym byście chcieli. Kawkę z rana. Kawkę z rana, albo jaki byście chcieli filmik, może gdzieś pojechać, coś itp. itd. Dobra, to zaczynamy czy co? No myślę, że tak chyba, nie? O, pierwsze pytanie, słuchajcie. Jaka jest historia waszej emigracji? To ty musisz odpowiedzieć. Ty pierwszy wyemigrowałeś. Tak. W 2012 roku, otóż w pewnym mieście, Żnin, nie miałem pracy, a miałem kolegę w Hamburgu. Znaczy niedaleko Hamburga. Przyjaciela ze szkoły. I tak się złożyło, że załatwił mi pracę tutaj. No i pojechałem busem, nie? No co to ciężko było. W tych tamtych czasach było ciężko w miastach znaleźć jakąś pracę stałą. No to były takie czasy, nie dość, że ciężko, to jeszcze taka płaca, wiesz, no jak nie miałeś zawodu, byłeś po liceum i nie studiowałeś dalej, no to, no to było ciężko. Miałeś lipę, nie? Było ciężko się gdzieś zahaczyć może na dłużej. No. Dlatego wyjechał tutaj. Mieszkałem w domku, gdzie mieszkało 20 osób. To było 5 pokoi, po góra, trzech, dół, po 4, po 3, różnie to było. Tak? Różnie. 4 lata byłem sam, nie? Po 4 latach stwierdziliśmy, że tak się nie da żyć, jeden tu, drugi tam. To żadna rodzina. Pakowałam manatki i przyjechałam tutaj. W 2016 przyjechałaś. 7 rok jest. Na początku było ciężko, strasznie, depresyjnie wręcz bym powiedziała. Przygnębiająco, bez języka, bez jakiejś, bez rodziny, bez wsparcia. On poszedł do pracy, a ja siedziałam. Ciężko było. Życie. Ale szkoła językowa, poszłam do szkoły, nauczyłam się trochę języka. Już troszeczkę lepiej było. Poszukałam sobie pracę pierwszą, gdzie był strasznie wypał. Później znowu trochę posiedziałam w domu i później poszukałam sobie pracę, którą dobry dzisiaj ten wykonuję. Dobry. Podroba mi kiłyra. Gitara, nie? Była lipa, także na, po początki za granicą jest lipa. Zawsze jest lipa, zawsze jest lipa, jak ktoś myśli, że... Chyba, że ktoś jedzie do rodziny, no to wyobrażenie, nie no, no, no i co z tego, no ale ile może czasu rodzina cię utrzymywać? No nie ma, to też nie każdy... utrzymywać, ale na początku masz pomoc, od razu. No dobra, a jak przyjeżdżasz sam, tak jak ja, to ogarnąć. Nie masz nic. Jeszcze mi kolegi, mama na początku pierwsze dała, ta przecież pościele. No to miałem jednak kogoś, no ale to oni mieszkali w innym mieście, za chwilę jechałem gdzieś. Ja wyszła, jaką żoną jestem. Nawet pościeli chłopu nie da. Jak się poznaliście? Następne pytanie. Jak się poznaliśmy? Proszę opowiedzieć. Poznaliśmy się w knajpie, w barze. Siedziałam z dziewczynami i Salamon przyszedł z kolegami. 12 lat temu, 13 lat temu. 2000... I kupił mi frytki, bo byłam głodna, jak zawsze. W 2010 roku chyba, nie? No i w barze. Stwierdził, że no, kupi mi te frytki. Jest dobrą pytanią. Urzekło mnie to. Urzekło bez mnie keczupu. To, że kupił mi frytki bez keczupu z sobą. No i tak jakoś się zaczęło, zaczęliśmy pisać ze sobą. Pisać, najpierw cię odprowadziłem do domu w tę noc. No dobrze, no odprowadziliśmy do domu w tę noc. No i tyle, tak no. Się tak, zaczęło, tak się poznaliśmy. No, tak się poznaliśmy. My się poznaliśmy mniej więcej pierwsza w nocy dopiero. To była pierwsza w nocy, no. My skądś przyszliśmy i my już ten kolega zadzwonił do tej twojej koleżanki, gdzie my mamy przyjść tam i... Sam zgrywał niedostępnego. Czym zajmujecie się zawodowo? Cyk. Ja jestem opiekunką osób starszych, pracuję w domu pomocy, a od półtora roku chodzę do szkoły i uczę się na pielęgniarkę. Dokładnie. Można tak powiedzieć, że to pielęgniarstwo? A myślę, że można, tak, że bo... można powiedzieć, że to pielęgniarstwo. A ja zawodowo ogólnie nie zajmuję się niczym. No nie. Siedzę na socjalu i zgarniam hajs, nie, od podatników. Nie, żartuję. Jestem, jeżdżę na wózku widłowym w pewnej firmie, no i tyle na co zawodowo. No zawodowo. Ile lat już, wiesz, ile lat już jeździsz? No, trochę jeżdżę, no ale... Bo, no, nie, co chodzi? Przód, tył, wiesz, bok, nie, góra, kawka, pecik, wiesz o co chodzi, nie? Dziwnie się jeździ wózkiem widłowym, nie? Tym bocznym się jeździ dziwnie, ale normalnie... No ale, że niby przód, ale jedzie do tyłu, nie? To tym bocznym, tym innym, ale normalnym wózkiem widłowym się jeździ normalnie. Ale skręcanie też jest czasami... Inaczej? No. Kręcisz w prawo, jedzie w lewo. Kurwa! W tym bocznym, nie? Okej. Okay. Jest masakra, jak pierwsze co usiądziesz, ale to jest, wiesz, niektórym zajmuje to jeden dzień, niektórym zajmuje to kilka dni i jesteś ogarnięty już. Cak, 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 pyk, 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 wiesz o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Co, lecimy znowu na następne pytanie, bo jest następne pytanie. Następne pytanie jest bardzo hardkorowe. Ale zanim je zadam, subskrybujcie kanał, ziomeczki. Słuchajcie. Łapka w górę. Łapka w górę. Komentarz. Możecie wspierać ten kanał, bo jest tam też taka ikonka. I lecimy dalej. Czy praca dla innego kraju
to zdrada swojego. Specjalnie wybraliśmy to pytanie, bo jest dla nas śmieszne i ogólnie hardkorowe. Czy takie... śmieszne? Nie powiedziałam, że śmieszne. Jest śmieszne. To nie pytanie, wiesz. Ja uważam, że nieważne gdzie pracujesz, ważne co masz w sercu. My mamy dwójkę dzieci, które tak naprawdę wychowują się w Niemczech od 4 roku życia i język znają perfekcyjnie, mają znajomych, wiadomo, niemieckojęzycznych, ale oni czują się Polakami. Uważam, że Polacy są na całym świecie i pracują, ale ważne co jest w sercu. Uważam, że to nie jest zdrada. Nie dał nam ten kraj możliwości zdrady, wiesz. Zdrady, ten kraj nie dał nam możliwości zdrady. Nie, ja nie wiem co to w ogóle... Wyjechaliśmy, taka była decyzja, no moglibyśmy zostać, jakoś przetrzymać, może... Nie wiem, za słabo szukaliśmy, mogliśmy wyjechać do większego miasta, no ale zdecydowaliśmy, że pojedziemy za granicę jak wielu innych Polaków. I jest tu nam dobrze. Zdradą swojego kraju jest na przykład, jakbyś była podwójnym agentem podczas wojny albo podczas jakichś takich rzeczy. No to jest zdrada kraju. Bo nie mieszkasz tam, to nie jest zdrada kraju. To jest po prostu... Wyjechaliśmy za pieniądze. Nikt nie zdradził swojego i kraju. I mamy chyba tutaj taką większą możliwość, dostaliśmy rozwoju. I ja dostałam taką możliwość. No ty tak. Znaczy ja też rozwoju bym mógł. Ogólnie. Ja też bym mógł, jakby mi się chciał. Jakbyś się chciał. Też bym mógł do szkoły. Jeżeli jesteś leniwą bułą, to później siedzisz na chacie. Też bym mógł zrobić zawód, na przykład, nie wiem, jakiegoś mechanika, nie wiem, elektryka czy kogoś. No też mogę zrobić. Czy coś, dajcie komentarz, jak wy widzicie zdradę kraju. Czy to jest zdrada kraju? Że jesteśmy w Niemczech. I to pytanie było wybrane specjalnie, słuchajcie. Dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, czy czujecie, że zdradzacie swój kraj? No bo jest nie. Tu pytanie się powtarza, bo długo już jesteście w Niemczech, no to... Ale to przed chwilą odpowiadaliśmy, nie? Radek jest 11, a ja jestem 7. No od 2012, a to 2016, no to mówiliśmy o tym na początku. W 2016 był nasz ślub, taka mała dygresja, nie była to żadna romantyczna historia. Po prostu stwierdził, że musisz za mnie wyjść, bo inaczej jak przyjedziesz do Niemiec, nie będziesz miała ubezpieczenia. Za rodzinę na dzieci. No i, rodzinne na dzieci. Sprawdzę, czy się nagrywa, ale ogólnie to nie o to też chodziło, nie? To o to chodziło. Właśnie to o to chodziło. Tak mnie poszło. Nagrywa się? Później by się okazało, że się nie nagrywa, to wiesz, że... A my taka gadka, wiesz. Myślę, że wypowiedź na to pytanie już była, dostatnia. Następne pytanie lecimy? Czy myśleliście nad zmianą miejsca zamieszkania? Cyk. Myślę, że to jest bez sensu. Ale czemu? Ale w sensie... Że inne miasto. Miasto? Albo kraj. Ja na przykład... Kraj inny, bo kraj bardzo na dużo... pewno nie. Jak już to Polska, ale na razie nie mamy takich planów. Myślę, że jakbym miała zmienić miejsce zamieszkania, to na Berlin. Jednak jeśli już, tak. Nie? Ale jednak nie myślimy o tym. Jest pociąg, mama by przyjechała z tatą, w pociąg by wsiedli, bo jednak do Hamburga pociągiem nie przyjadą, bo na przykład, no boi się. Bo musi jechać do Berlina, później z Berlina musi jechać drugim pociągiem, ona powiedziała, że tego nie ogarnie. Oni już są coraz starsi, jechanie busem 10 godzin już też jest troszeczkę takim problemem, więc myślę, że jak już to Berlin. Ale no na razie nie planujemy. Może kiedyś, bliżej emerytury to do Berlina. Jaką pijecie kawę? Dlaczego? Ja od jakichś 5 lat pijemy kawę, no jak to się nazywa? Z ekspresu. Mamy ekspres i kupujemy kawę w fasolkach. W fasolkach, nie? Bonem, tak, nie? Ale przeważnie jest to Jakobs albo Lavazza. No ale jeszcze ta jest, ta druga jest. Dajmajer. No bo to są często w promocji. Nieważne, ale ogólnie nieważne jaka to. Proszę, żeby z promocji. Ale musi mieć w nazwie krema, nie? Że jest kremowa, w sensie... No i musi być 100% arabiki, nie? Bo wtedy arabika, jest dobra. Nie? Bo to ale już nieważne jest... jaka firma. Jak ma 100% jest, arabiki, ale to... jak jesteśmy na przykład na wakacjach w Polsce, no to, pijemy czarną, normalnie zypaną. Bo jest dobra kawa, nie? Czy żona nie jest spokrewniona z Joanną Kołaczkowską? To pojawia się bardzo często, albo czy to jest ona, albo czy jesteśmy spokrewnione. Uważam, że nie. Myślę, no, że jakieś nie takie, jest... masz takie, myślę, jakieś że nie ruchy jesteśmy czasami... spokrewnione. A czy mam takie ruchy? No może jesteśmy podobne. Ja tam podobieństwa nie widzę. Niepodobne. Nie widzę. Trochę je. No nie widzę. No, ona też by tak powiedziała przykładowo. Nie? Może nie tak, ale... Jest, no może coś tam, a może mamy jakieś... Humorowo tam, siódma woda po kisielu, wiesz, dziadek z babcią pojechał nad morze i poznał inną babcię i wiesz, o co chodzi? Genowo w sensie, genowo, gdzieś tam. Nie? Że gdzieś tam może jakbyśmy zaczęły szukać, to by się okazało, że jej prababcia też jest moją praprababcią. Ale myślę, że nie. To tak jakbyś się zapytała mi, czy Salomon, moje nazwisko, czy jestem spokrewniony z królem Salomonem. No to. A może jestem, może nie? Skąd mogę wiedzieć? No akurat tu chodziło o podobiznę, wiesz, twarzową. Nie sądzę, że jesteś podobny do króla. Jak nie, ja królem mógłbym być ogólnie, nie? Bez królem wynoszenia śmieci, bardzo dobrze to robię. No i co z tym jeszcze? Coś dodasz do tej kościoła? Nic nie dodam. Myślę, że chętnie bym się z nią spotkała i porozmawiała na kawce. Normalnie porozmawiać. Dobra, to nie będzie za dużo pytań. Dzisiaj mamy ostatnie pytanie. Jeśli podróż życia, to gdzie? Myślę, że będą to dwie różne odpowiedzi. Twoja podróż życia to? Właśnie nie mam czegoś takiego jak podróż życia. Ja ci mogę powiedzieć, gdzie bym chciał pojechać zwiedzić, a nie podróż życia, wiesz. Ja nie mam czegoś
takiego, podróż życia. Bo podróż życia i... to jest, ja uważam, że podróż życia to jest takie coś, że jedziesz i nie wracasz po prostu. Podróż twojego życia. Autor miał na myśli, że jakaś wycieczka bardziej urlopowo, podróż życia, no, ludzie mają różne marzenia. Najlepsza w twoim życiu, tak? Nie, no gdzie byś chciał pojechać, zobaczyć tak bardzo. Nie wiem, Kalifornia. W tą stronę, Ameryka. Kalifornia, gdzieś tam Miami, takie rzeczy, nie? Kalifornia to Miami. Miami to Kalifornia w sensie. No ja bardziej Azja. Japonię bym zobaczyła. Nie, ja w tamte rejony właśnie nie lwię. Ja bym pojechał do Kalifornii i z doktorem Drejem, wiesz, jakąś nutę, nie? Taka podróż życia moja. Ja bym pojechała. Drej już ma on już dzwonił, nie? Już przygotowane bity są i on czeka. Do mnie też aż dostanę wizę, wiesz? Do mnie też dzwoniła naczelna gejsz i powiedziała, że Ewa przyjeżdża, jesteś taka mała. Masz taką klasę w sobie. Że gejszą zostaniesz. Będziemy spijać herbatki. Ja Azja, ona Ameryka, czyli podróż życia na pewno osobno. Elo, nie? Nie, no na pewno by było coś, gdzie byśmy mogli jechać razem. Rosja. Po co mi teraz jechać? Też bym pojechała, fajnie, ładnie tam jest. Stepy zobaczyć u osie. Do mostu, do wielkiego miasta zwiedzić. Ale ogólnie dwie różne półkule. Mamy inne marzenia. Ja bym też pojechał sobie do Włoch. Chociaż to jest akurat nie, podróż, to gdzie możesz Europa, to... Europa to jest, wiesz, no, takie... Ale do Włoch zjeść prawdziwą pizzę na przykład, a nie taką, jak robimy. Ja ci mogę zrobić. Ja umiem też rzucić, robić pizzę. No właśnie. Jeszcze bym na pewno chciała zobaczyć na żywo w naturalnym środowisku pingwiny. Gdzieś właśnie na biegu. Tam pojechać. Na biegu. Pojechałabym na biegu. Zobaczyć na biegun, to. Tam. Albo gdzieś tam te nie, chociaż nie lubi zimna, ale pojechałabym. Niezbadane te tereny, co tam, wiesz, coś tam odkrywają teraz w tych lodowcach, wiesz, o co chodzi. A ty byś stał na łodzi i nawet byś nie wyszedł i zdjęcia no byś właśnie, sobie zarabiać. Nie jesteś badaczem, nikt by cię tam nie dopuścił. Halloweenowe już mamy te, bo niedługo Halloween. Robimy także... party na Halloween. Myślę, że no odcinek się wam podobał. Wszystkie pytania za nami. Zrobimy na pewno jeszcze nie jeden taki odcinek. Kawka z rana. Jak podobało się, dajcie łapkę w górę. Piszcie w komentarzach. Subskrybujcie. Piszcie, o czym możemy porozmawiać, bo to będą takie różne poruszane tematy na tym programie. Oprócz tych vlogów takich. Tak. Myślę. I piszcie ogólnie, jakie tematy mamy poruszyć. Mogą być bardzo kontrowersyjne. To nie jest znaczy, że my będziemy mili dla siebie, możemy się też pokłócić. Możemy. Miłego dnia. Chocznie kawusi nie mam już. Ja mam jeszcze trochę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Elo. Elo mordo.